Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego sportowego programu. A pierwszy czerwcowy weekend będzie pełen sportowych wydarzeń. Kończą się rozgrywki ligowe, a rozpoczynają wydarzenia jednorazowe, jak na przykład te rangi Mistrzostw Polski, ale także oczywiście będą się odbywały imprezy rekreacyjne. No to zaczynamy. Odra Opole kończy pierwszoligowy sezon na własnym boisku. Myślę, że cały zespół ma cały czas chrapkę na jakieś te baraże. Wiemy, że jest blisko i na pewno nie będziemy odpuszczać do samego końca. Będziemy walczyć. Gwardia natomiast pożegna kibiców we własnej hali. Mecz będzie dla nas niezwykle ważny, ponieważ z Kaliszem będziemy tak naprawdę walczyć o piąte miejsce i liczymy na to, że właśnie fakt, iż publiczność będzie z nami, spowoduje, że będziemy mogli cieszyć się z tego piątego miejsca. Pójdą konie po betonie, czyli kolejna odsłona samochodowego rajdu festiwalowego już w sobotę. 2 kilometry 100 metrów. Cóż to się będzie działo? Zaczynamy piłką ręczną, ponieważ ostatni raz w tym sezonie na parkiet wybiegną szczypiorniści KPR Gwardii Opole. Po środowej porażce w Lubinie gwardziści będą się mierzyć z sąsiadem w tabeli, czyli MKS-em Kalisz, a stawką tego pojedynku będzie piąte miejsce w PGNiG Superlidze. Emocje będą na parkiecie, a te dodatkowe związane są z powrotem do hal, oczywiście kibiców. Długo trzeba było na nich czekać, przyznaje prezeska KPR Gwardii Karina Radomska. I nareszcie doczekaliśmy tego momentu. Niestety nie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Nadal mamy ograniczenia covidowe, co oznacza, że możemy wpuścić na halę tylko 50% publiczności. Tak jak Państwo widzą, czerwonymi narzutkami mamy wyznaczone miejsca, na których siadać nie można. Natomiast bilety są numerowane, czyli każdy usiądzie tam, gdzie ma przypisane miejsce na bilecie. Przypominamy też, że sprzedaż odbywa się tylko przez internet. Wyznaczone miejsca to jedno, oprócz tego obowiązuje maseczka, dezynfekcja rąk. Bardzo prosimy o tym, żeby pamiętać o oświadczeniach covidowych, które należy zabrać ze sobą. One generują się razem z biletem. Jeżeli ktoś zapomni, to oczywiście będą dostępne w wersji wydrukowanej przed halą. Będzie można je wypełnić na miejscu. Mecz będzie dla nas niezwykle ważny, ponieważ z Kaliszem będziemy tak naprawdę walczyć o piąte miejsce i liczymy na to, że właśnie fakt, iż publiczność będzie z nami, spowoduje, że będziemy mogli cieszyć się z tego piątego miejsca. Trener Kuptel przygotowuje optymalny skład na ten ostatni mecz i mamy nadzieję, że w takim optymalnym składzie wystąpimy na ostatnim meczu z publicznością. Oby zatem kibice byli 8. zawodnikiem naszego zespołu w tym meczu, a początek sobotniego spotkania w Stogu Arenie o godzinie 19:30. Również ostatni mecz przed własną widownią rozegrają piłkarze pierwszoligowej Odry Opole. Nie będzie to jednak ostatni mecz sezonu. Niemniej na Oleskiej zespół będzie żegnał sezon zasadniczy, a że drużyna Piotra Plewni w ostatnich tygodniach spisuje się doskonale, to wciąż ma szansę na udział w barażach o ekstraklasę. Pojedynek zatem z trzecią siłą ligi, czyli GKS-em Tychy, zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Mamy wiatr w żagle, więc chcemy po raz kolejny sprawić niespodziankę, przyznaje strzelec zwycięskiej bramki w meczu z Termaliką Nieciecza Kacper Tabi. Na pewno dziś tam traktuję tę bramkę jako taką nagrodę, którą dziś tam ostatni okres miałem cięższy, gdzieś musiałem mocniej popracować. Myślę, że tak naprawdę typy nie cały zespół, nie chcę też coś mówić, typu jakiś bohater czy coś w tym stylu. Myślę, że cały zespół, cały sztab tak naprawdę stanął na wysokości zadania i wszyscy bardzo, bardzo się starali o te zwycięstwa. Czy właśnie ta wygrana z Termaliką, z liderem, w jaki sposób Was jeszcze zmotywowała? Czy poczuliście wiatr w skrzydłach i to Was jeszcze bardziej motywuje? Bo mówię, cały czas gdzieś w tle pojawiają się baraże. Nie będę ukrywał. Myślę, że cały zespół ma cały czas chrapkę na jakieś te baraże. Wiemy, że jest blisko, pomimo że zostały tylko 2 mecze. Gdzieś tam cały czas jest ta sytuacja stykowa i na pewno nie będziemy odpuszczać do samego końca. Będziemy walczyć, dopóki gdzieś tam te matematyczne szanse znikną. Na trybuny powrócili kibice, co prawda stadion nie jest pełen, no ale ten doping jest chyba wyczuwalny. Czy jeszcze bardziej Was to motywuje? Czy rzeczywiście jest to dla Was różnica, że grać już przy wypełnionych trybunach? Na pewno brakowało tych kibiców. Od razu gdzieś tam delikatne, można powiedzieć, dreszcze, większa motywacja się pojawiła. No o to chodzi też w tej piłce, w sporcie generalnie, żeby też ta presja kibiców, myślę, żeby była. Jak nastroj zatem przed kolejnym niedzielnym spotkaniem z GKS-em Tychy, jak przygotowania? Na pewno pozytywnie, szatnia jest zawsze pozytywnie nastawiona. Myślę, że to zwycięstwo też dużej pewności nam doda, bo jednak gdzieś tam z Termaliką wygraliśmy z liderem
pierwszej ligi. Także koncentrujemy się na ciężkiej pracy w tym tygodniu i czekamy na weekend. Ja mam nadzieję, że to nie będzie ostatni mecz gdzieś tu w Opolu. Ja mam nadzieję, że jeszcze 3 zagramy tak naprawdę i będziemy później świętowali coś więcej. Spotkanie Odry z GKS-em w niedzielę o godzinie 12:40, natomiast sezon zasadniczy nasza drużyna zakończy 13 czerwca meczem w Łodzi z Widzewem. A 7 zawodników budowlanych Opole rozpoczęła dziś udział w Mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów. W Gdańsku nasi zawodnicy i zawodniczki będą zaliczeni do faworytów w swoich kategoriach wagowych i oczywiście liczą na medale oraz czołowe miejsca. Nieco inne zadanie ma przygotowujący się do występu w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio Arkadiusz Michalski. Jestem w trakcie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Obecnie forma nie jest najwyższa z tego względu, że do Igrzysk Olimpijskich mam jeszcze 2 miesiące i chciałbym wycelować z taką najwyższą formą, gdzie będę w stanie poprawić rekordy życiowe właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. W związku z tym na Mistrzostwach Polski startuję z tak zwanego marszu i tam po prostu chcę się zaprezentować dobrze, ale nie będą te rekordowe próby, ale liczę na złoty medal. Czyli tak naprawdę najważniejsze takie elementy techniczne, które będziesz chciał też na Mistrzostwach, rozumiem, sprawdzać właśnie pod kątem tych startów olimpijskich. Technicznie oczywiście, mimo że te wyniki na pewno nie będą takie rekordowe, to oczywiście technicznie należy te próby wykonywać prawidłowo. Głównie chodzi mi o ilość kilogramów na sztandze. Nie będą to rekordy życiowe, nie będą to wyniki nawet zbliżone do rekordów życiowych, ale nie będą to na pewno złe wyniki. Myślę, że gwarantujące złoty medal i tego się trzymam. Jak się czujesz w tej wadze 109 po tych zmianach kilkuletnich? No już się przyzwyczaiłem dawno, więc dobrze, że ta kategoria powstała, troszeczkę nawet myślę, że z myślą o mnie i tak się z tego trzymam. Przedłużyło to, można powiedzieć, moją drogę karierę sportową. Naszym ciężarowcom startującym na Pomoście w Gdańsku życzymy powodzenia, a my teraz przenosimy się na ulicę Opola, bowiem przed nami 52. edycja samochodowego rajdu festiwalowego. Otworzy go odcinek specjalny w Opolu pod muzyczną nazwą Debiuty, zapowiada rzecznik Automobil Klubu Opolskiego Stanisław Kozłowski. 52. rajd festiwalowy, a więc złote wesele już minęło i wracamy z powrotem na trasy, proszę Państwa. Piękny prolog w Opolu, Rondo Rozwadowskiego, nowa ulica, obwodnica północna będzie wykorzystana, 2 km 100 metrów. Cóż to się będzie działo? 18:30, sobota 5. Proszę Państwa, 3 razy będą zjeżdżać na rondo, 3 razy podjeżdżać. Mamy 84 załogi, Mistrzostwa Śląska, pierwsza runda oraz Super KJS. No, wielka żałoba dla naszych zawodników, gdyż nie mogą młodzi bez licencji wystartować samochodami Mitsubishi i Subaru. Jest to troszkę szkoda, no bo te auta naprawdę były wielką ozdobą, ale będą Audi Quattro, będą ciekawe auta, będzie jeden maluch, to też wielka tradycja rajdów festiwalowych. No i Paweł Dytko, 6-krotny zwycięzca rajdu festiwalowego, pokaże się na trasie z samochodem Zero. Proszę Państwa, Yaris GR, 300 koni pod maską, napęd na 4 łapy. Mistrzostwa Śląska są, jakby powiedzieć, pierwszym krokiem dla kierowców licencjonowanych, którzy będą mogli zadebiutować w przyszłości w Mistrzostwach Polski. No i proszę Państwa, jeżeli ktoś w sobotę chce być w Opolu i wystartować z Opola gdzieś na trasę, to musi wziąć pod uwagę, że z parkingu od Karolinki jedziemy na ulicę Partyzancką i tam przejeżdżamy do obwodnicy naszej Opola, albo jeżeli jedzie z kierunku Wrocławia, Nysy, no to musi pojechać w Bierkowicach też objazdem tym kierowanym w lewo do obwodnicy i w ten sposób ominąć, bo już od godziny 17, no można powiedzieć do 21, tutaj droga będzie zamknięta. To jest ulica Wrocławska, szczególnie dla kibiców polecam już o 18. Tam są te miejsca, proszę Państwa, gdzie będzie można oglądać najciekawsze zjazdy i podjazdy na prologu. Start jest na obwodnicy północnej, zjeżdżamy później w dół i następnie podjazd w kierunku ulicy Niemodlińskiej, nawrót. No bardzo, bardzo to jest
trudna próba techniczna dla młodych kierowców startujących w 52. rajdzie festiwalowym. Emocji sportowych zatem nie zabraknie przy ulicy Wrocławskiej. Przypominamy, że jednak kierowców, którzy przemierzają Opole w jedną czy w drugą stronę, czeka także mała zmiana organizacji ruchu. Pamiętajmy o tym w godzinach od 16 do 22. A na zakończenie coś, co pozwoli nam sprawdzić, w jakiej jesteśmy formie, czyli kolejna edycja testu Coopera. Ja już rozpocząłem swoje 12 minut, bo to na tym będzie właśnie polegało. Przypominamy, w ostatnich miesiącach rzeczywiście chyba trudno było nam zadbać o swoją kondycję fizyczną. Nie wiem, czy widać to po nas, ale chyba nie najgorzej, mam wrażenie. Stwarzamy pozory, że jest okej. Natomiast przypominamy Państwu, na stadionie lekkoatletycznym mogą pojawić się wszyscy, zarówno i ci najmłodsi, i ci najstarsi, zapowiada koordynator tego cyklu w Opolu, Maciej Róg. Impreza jest dla wszystkich. Zapraszamy mieszkańców Opola i Opolszczyzny w niedzielę 6 czerwca na stadion lekkoatletyczny między godziną 10 a 15. Będziemy rywalizować z samym sobą. Każdy uczestnik staje na starcie i w ciągu 12 minut musi pokonać jak największy dystans. Można biegać, można maszerować, można spacerować, zależy jak osoba właśnie się czuje. Osoby starsze czasami przychodzą również z kijkami, odbywają marsz Nordic Walking, także jesteśmy otwarci na wszystko. Ważne, żeby wziąć udział i poczuć w sobie chęć sprawdzenia się, w jakim aktualnie jesteśmy stanie i skorzystać tutaj z pięknego stadionu lekkoatletycznego. Każdy uczestnik, który pokona w ciągu 12 minut jakiś dystans, będzie mógł swój rezultat porównać z tabelami, w której jest określone, czy według kategorii wiekowej i płci i właśnie przebytego dystansu na naszym niedzielnym teście, czy osoba jest w dobrym stanie fizycznym, czy gdzieś tam są kiepskie wyniki i należy, że tak powiem, zadbać o zdrowie i przyjść następnym razem na edycję jesienną i poprawić swój wynik. Osoby, które chcą skorzystać z bieżni, mogą właśnie poza godzinami tutaj rezerwacji korzystać z bieżni. Może jeszcze ostatkiem sił ktoś zdąży się przygotować do niedzielnego testu. Ale jakby sam test, idea testu jest taka, żeby sprawdzić się w aktualnym stanie bez konieczności wcześniejszych przygotowań. Jest to typowe wydarzenie amatorskie. A na Stadion Opolskich Olimpijczyków warto się wybrać w niedzielę między 10 a 15. Ale tam moje koleżanki redaktor raczej Państwo nie spotkają. Natomiast spotkają ją... Znowu mnie oczerniasz. Natomiast spotkają ją Państwo na pewno za tydzień w naszym cotygodniowym magazynie poświęconym wydarzeniom sportowym. Bardzo dziękujemy za dzisiaj i oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żeby byli Państwo z nami i śledzili nasze media społecznościowe oraz strony internetowe. Do zobaczenia. I do usłyszenia za tydzień.